Słowo Boże na dziś, 7 kwietnia. Czytanie z Księgi Rodzaju. Abraham padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił. Oto moje przymierze z tobą. Staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd nazywał się Abraham, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak, że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie. Przymierze moje, które zawieram pomiędzy mną a tobą oraz twoim potomstwem, będzie trwało przez pokolenia jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan, jako własność na wieki i będę ich Bogiem. Potem rzekł Bóg do Abrahama, ty zaś, a po tobie twoje potomstwo, przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze mną. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 105. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On, Pan, jest naszym Bogiem, Jego wyroki obejmują cały świat. Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izaakowi. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy. A ty mówisz: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego, Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kimże ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym, ale jest Ojciec mój, co otacza mnie chwałą, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Lecz wy go nie poznaliście, ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby rzucić w niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Oto słowo Pańskie.